musi być poddanie, Filip! Filip Wiszniewski, a moim rozmówcą absolutny przedstawiciel sportu, Patryk Proszek. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To, co zobaczyłeś, to, co pan zobaczył dzisiaj tutaj na tej konferencji, czy to nie było takie zderzenie troszeczkę z tą rzeczywistością freakowo-sportową? Znaczy powiem tak, było bardzo dużo sportu, nie tylko tego freaku. No, ja to rozumiem, że jakby, żeby były z tego pieniądze, żeby zawodnicy dostali odpowiednią garzę, musi być po prostu publiczność. A żeby była publiczność, no to musi być coś wokół tego, nie tylko i wyłącznie sport. Niestety takie są czasy i tak to wygląda. Z tego, co wiem, z moich informacji, Patryk Akinieje miał wcześniej jednego przeciwnika. Pan jest zastępstwem, to też jak długo pan wie o tej walce? Ja tak naprawdę dowiedziałem się 1,5 tygodnia temu w środę bodajże, więc ja byłem też dziś, powiedzmy, w przygotowaniach do Mistrzostw Polski, w trakcie wyjazdu na te mistrzostwa. Zgodziłem się, tak naprawdę nawet nie znając swojego rywala. Cieszę się, że to jest Patryk, jest to mocny rywal, nie jest to jakiś typowy freak. I cieszę się, że po prostu też dla mnie to jest wyzwanie sportowe i będziemy mogli po prostu pokazać swoje umiejętności. To ja zapytam z innej strony, bo o Patryku wiemy, że on naprawdę dużo potrafi, zwłaszcza na tej niwie MMA. A gdyby to było zestawienie z typowym freakiem, czy nie byłoby to w pewien sposób dla pana uwłaczające? Powiem tak, raczej nie, bo jakby uważam, że każdy człowiek, który wychodzi do ringu, ubiera rękawice, zasługuje na to, żeby go szanować po prostu i z nim zawalczyć. Mhm. Tym bardziej, że nie robimy tego, powiedzmy, stricte za darmo, więc jakby to już jest troszeczkę inaczej, nie? Wiadomo, nie będzie to walka MMA, natomiast ja przypominam sobie kazus Gorkana Sakiego, który zwykł walczyć chyba zza podwójnej gardy i w MMA nie do końca się to sprawdziło. To też jak należy, powiedzmy, przemienić tą stójkę, na jakie elementy należy uważać, zakładając małe rękawice, aby nie skończyło się to po prostu tragedią? Czy tak naprawdę w wadze 90 kg, czy jakiejkolwiek wadze w małych rękawicach, trzeba uważać na każdy aspekt. Tym bardziej nie mamy ochraniaczy na nogach, tak samo możemy dostać kopnięcie, powiedzmy, w głowę, czy gdziekolwiek, czy kolano. No, możliwości jest wiele, więc jakby trzeba wyjść po prostu skoncentrowanym i nie dać się trafić, a trafiać samemu. Powiedział pan na konferencji, że przynajmniej kiedy się liznął troszeczkę tego MMA, to też ja się zastanawiam, bo ostatnio mamy taką bardzo ciekawą tendencję wielu znakomitych zawodników, jak na przykład Michał Turyński będzie debiutował w KSW. Czy nie przyszła taka myśl, że ciekawiej będzie się sprawdzić i troszeczkę jak kiedyś Kleber Koike Ernst mówił, że on chce bronić w MMA tego stylu jiu-jitsu, to też czy pan chce pokazać to piękno stójkowych sztuk? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o Michała, no to znam go. Mieliśmy nawet kiedyś finał Mistrzostw Polski. Po ciężkim boju przegrałem. Tak naprawdę, no widziałem go teraz na mistrzostwach. No trzeba się umówić też jakby... Michał jest w Glory na przykład i tak dalej, ale no niestety stójka nie jest tak widowiskowa, nie ma takich federacji, tak się to już nie sprzedaje i no nie ma tych pieniędzy i dlatego ludzie uciekają do MMA. Osobiście sam jestem trenerem Wojtka Kazieczko, który uciekł do MMA, dlatego że po prostu w kickboxingu no nie zarobiłby tych pieniędzy, więc no ma ciężej, no mamy teraz gorsze chwile, jego głównym trenerem już jest Marcin Mencel z PP MMA, jakby trzymamy się razem, cieszę się, że ja dalej z nim współpracuję jakby i jesteśmy, można powiedzieć, jak rodzina. No i cieszę się, że w ogóle mogę zawalczyć też na tej samej gali, na której walczy mój zawodnik Wojtek. Nie? Więc... To prawda, ja wielokrotnie widziałem go na zawodach jiu-jitsu, że daje z siebie wszystko, a ja zapytam jeszcze o te sporty stójkowe, bo zaczynając karierę na pewno są postaci, na których się pan wzorował, wcześniej rzeczony Gorkan Saki, Ernesto Host, czy tutaj nawet w Polsce znakomite nazwiska jak Tomasz Sarara czy Marek Piotrowski. Kto był takim największym dla pana wabikiem, aby to wszystko zacząć?
Ja powiem szczerze, ja trafiłem do Gwardii Zielona Góra, mając 16 lat. My mieliśmy 150 osób na grupie. Wow. Tomka Makowskiego, tak, Arek Cyruk, trener Fight Clubu, Bogumił Połoński, Tomek Pasek swojego czasu, no, Maciek Dominczak, trener Legionu Głogów, na pewno Kiersnowski, który walczył m.in. z Głogowskim, Wietrzem Miałboje, który później był w K1 Max. Naprawdę mieliśmy topowych zawodników, byliśmy najlepszym klubem w Polsce. Naszego trenera Tadeusza Dudy pytali się na Pucharach Świata czy Mistrzostwach Świata, czy on ma fabrykę kickbokserów w Zielonej Górze. Na dzień dzisiejszy mamy 7, może 8 klubów, może 10 nawet i bokserskich, i kickbokserskich. To wszystko są tak naprawdę, można powiedzieć, wychowankowie trenera Tadeusza Dudy, więc ja zbytnio nie szukałem gdzieś jakichś zawodników. Okej, był K1 Max, był ten Ernesto Hosta, był Krokop na przykład, który kopał. Ale ja nigdy nie szukałem, ja miałem tych ludzi obok siebie jakby, więc to są moje jakby wzorce. Myślę, że to jest bardzo piękna puenta tego wywiadu, to była przyjemność porozmawiać i poznać. Myślę, że pomimo takiej pozornej chęci zrobienia sobie krzywdy w klatce, życzę Wam, żebyście wyszli cali i zdrowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.